Cześć. Dzisiejszy obraz będzie w orientacji pionowej, dlatego włącz się sobie tryb pełnoekranowy, żeby wszystko widzieć dokładnie. Dzisiaj namalujemy sobie nietypowy obraz. Uwaga, na prośbę widza namalujemy sobie kotka. Obraz będzie dla osób początkujących, ale uwaga, ambitnych, dlatego że malowanie zwierząt to już jest nieco wyższy level, ale postaramy się, aby wszystko poszło nam jak najsprawniej i jak najłatwiej. Najpierw zaczniemy sobie od takiego podstawowego szkicu i do tego celu ja sobie wzięłam ochrę żółtą. Troszkę tutaj wzięłam też wody, żeby rozcieńczyć tą farbę. Tutaj faktycznie tylko będziemy sobie szkicować. Mój kotek będzie patrzył na wprost. To jest najprostszy sposób naprawdę dla początkującej osoby. Dlatego też polecam, być może najlepiej znaleźć jakąś grafikę. Jeżeli będzie taka możliwość, to również zamieszczę grafikę, z której ja korzystałam, żeby do szkicu. Dobrze, zacznijmy może od tego, gdzie tego kotka byśmy chcieli mieć. Ja myślę, że tutaj najlepiej, żeby pyszczek znajdował się mniej więcej na środku. I zaczniemy może od kółeczka, takiego bardziej jajowatego kółeczka. Powiedzmy, o, niech będzie coś takiego. I to jest, tu będzie nasza mordka. Tak, tutaj będzie gdzieś nasza mordka. I teraz uwaga, wyznaczmy sobie mniej więcej taką linię na środku, mniej więcej tu. Tu będzie linia oczu. Dlatego tak, powolutku. Również ja sobie tak delikatnie zaznaczę środeczek. Tak będzie najłatwiej. Tak myślę. I teraz ponownie tutaj też zaznaczymy sobie połowę z połowy. Też będzie nam troszkę łatwiej. Dobrze. I teraz przejdźmy może do malowania oczu. Zasada jest taka, że jedno oczko malujemy. Później powinno nam się zmieścić drugie oczko i tu oczko właściwe. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Powiedzmy, jeżeli tu będzie oczko jedno, tu będzie drugie, to musimy w takiej wielkości namalować te oczy, żeby tu pomiędzy tymi oczami zmieściło się kolejne oko, to znaczy nie będziemy go malować oczywiście, ale tak mniej więcej sobie ustalimy proporcje, tak będzie najłatwiej. Dlatego ja sobie tutaj zaznaczę tak delikatnie najpierw z tej strony, delikatnie sobie z tej strony. I patrzymy, jak to wygląda, czy zmieści nam się tutaj kolejne oczko. Powiedzmy, że tu będą nasze oczka. I teraz poprawiamy sobie, patrzymy. Możemy się sugerować zdjęciem. O, myślę, że tu gdzieś te oczka będą. Zobaczcie, linia oczu jest tutaj pod środkową linią. Tutaj gdzieś sobie wyrysujemy i mniej więcej tak oczka zrobimy takie dość okrągłe. I tu staramy się, żeby też zmieściło się kolejne oczko, czyli tu będzie troszkę szersze, ale na razie to zostawmy, bo tutaj będzie sierść. Będziemy to wszystko zamalowywać. Na razie mamy to oczko i teraz tutaj musimy namalować sobie nosek. Tutaj troszkę krzywo mi wyszło, tu jest środeczek chyba. I teraz tu mniej więcej będzie nosek. Zwróćcie uwagę, że to jest mniejsza odległość. Zobaczcie, tu jest tak krótko, a tu jest troszkę więcej. Tu kciukiem możecie sobie sprawdzić. I natomiast tutaj, zobaczcie, gdzie kończą się te kąciki, to tutaj powoli będzie się zaczynał nosek. I on jest oczywiście trójkątny. Na razie malujemy w ten sposób. Teraz również pyszczek.
No i tutaj mamy jeszcze mortkę. Na razie tyle. No i oczywiście uszka. Uszka namalujemy, powiedzmy, tu na prosto. Zobaczcie, jak się kończy. Wiem, że na razie to śmiesznie wygląda, ale zostawmy to tak. Tak jest po prostu najłatwiej. No i no ciekawie, ciekawie. Teraz musimy tutaj namalować resztę ciałka. Ja tutaj sobie jeszcze tak, zobaczcie, trochę poprawię tu powolutku. O, zaznaczę. Będzie mi później łatwiej. O, myślę, że jakoś tutaj mordka kotka jest dosyć malutka. I teraz musimy namalować ciałko. Zobaczmy może tak. Mniej więcej może na tej wysokości noska. Tu będzie jedna strona. Z drugiej strony też będzie jedna strona. Tu. Tu będzie rączka. Ale tutaj z tyłu jest też reszta ciała, która gdzieś tam jest. Słuchajcie, z tyłu i ona się tam będzie wtapiać. Tak samo tu gdzieś tam jest jeszcze te ciałko z tyłu. Ten kotek trochę sobie za dużo pozwolił i jest gruby. I teraz łapka. Powiedzmy, że ten kotek idzie. Namalujmy mu tutaj taką łapkę, słuchajcie. O, z jednej strony. Natomiast tutaj będzie futerko. I to będzie druga łapka. Gdzieś w trawie. Powiedzmy. A tutaj niech będzie ogonek. I niech on idzie tak, w tą stronę. Maluję w tą stronę ten ogonek, dlatego że tego kotka, zobaczcie, namalowałam trochę bliżej tej strony. A tutaj jest troszkę więcej przestrzeni niezamalowanej, więc pomyślałam, że jak ogon pójdzie w tą stronę, to troszkę wyrówna nam ten obraz. Dobrze, i to jest nasz szkic. Teraz namalujemy sobie tło i tło będzie takie zamazane, tak żeby to właśnie kotek wybijał się na pierwszy plan. I tutaj do tego celu nałożyłam na paletę kolor zielony, to jest dokładnie zieleń soczysta, kolor żółty, została nam tutaj ochra, no i jeszcze mamy kolor biały i tylko tymi kolorami myślę, że sobie popracujemy. Dlatego teraz tak, weźmy sobie kolor zielony i tutaj będzie dość ciekawie, bo będziemy wszystko mieszać na tle. Chodzi o to, żeby ten obraz nie był zbyt trudny, dlatego malujemy sobie, zobaczcie, tu. I tak, możemy zamalować uszko kotkowi. Nie ma problemu, dlatego że będziemy odczekiwać jakiś tam czas, żeby to wszystko nam wyschło. Ja sobie tutaj, zobaczcie, maluję najpierw, powiedzmy, linię krzaczków. O, tak bym powiedziała. Tu gdzieś będą takie zarośla. Nie będziemy malować w ogóle nieba. Coś takiego. Może jeszcze tu. Ja do tego używam pędzla ze szczecinką, możecie użyć jakiegokolwiek chcecie, dlatego że tutaj wszystko będzie tak dość zamazane. Ok, może jeszcze tu trochę. Tu. Tak wszędzie. Po prostu tu są różne krzaczki. Tutaj tylko skupiam się na dole, żeby było jak najciemniej. Ale ogólnie tutaj w różne miejsca tym kolorem zielonym. Śmiało możecie zamalować lekko kotka, to jest dopiero szkic. I to jeszcze w dodatku taki wstępny, tylko żeby zaznaczyć co i jak. Dobrze, teraz sobie powiedzmy, weźmy na bok ten odcień, weźmy sobie troszkę koloru żółtego. O, już się pojawił taki dosyć fajniejszy odcień. A, kropkę ochry. Niekoniecznie, ale czemu nie? Dodajmy sobie jeszcze w niektóre miejsca. Czemu nie?
tutaj zaznaczę tylko, o, tutaj ma być ten ogonek. Ok, teraz może wezmę więcej koloru żółtego i kolor biały. Niech będzie. Tu, może jeszcze tu. Teraz trochę więcej żółtego. Tutaj. Teraz może sam żółty i biały. O, tu już będzie całkiem jaśniutko. Tutaj powiedzmy, że jest jakiś tam krzaczek. Jest tak jaśniej. O. Tu powiedzmy, że jest jakiś krzaczek. Dobra. Teraz może tu. I całkowicie ja się tutaj zdaję na przypadek. Totalnie, naprawdę. I może jeszcze trochę więcej białego tutaj. Tak na przykład. Może tu odłożę i tu dam, tak żeby to był jaśniutki zielony. O. Niech będzie. Może tu w ten sposób. Zobaczcie, tak jakby tutaj był jakiś właśnie taki krzak. I może jeszcze tu. Zamalujmy to sobie. Może jeszcze teraz tym zielonym. Tutaj jeszcze sobie zaznaczę, tak jakby oddzielę, jakby tutaj był jeden krzaczek, tu gdzieś drugi. Może tu jeszcze, a co? Trochę ciemniej, tu może jeszcze troszkę. Może tu, bo jest tak trochę za jasno. Takie różne odcienie zieleni. Niech będzie. I może jeszcze tak, powiedzmy, że tu jakiś tam cień pada, a co? Powiedzmy tu jeszcze gdzieś. Niech będzie. No i może tak ultra jasny i tylko takimi punkcikami, gdzie nie gdzie. Ultra, ultra jasny. Niech będzie, może jeszcze tutaj. Tutaj i tu powiedzmy. Niech będzie. I teraz tak, możemy to zostawić. Całkiem ładna fakturka, ale powiedzmy, że ja jeszcze sobie to rozmarzę. Tak delikatnie, może kółeczkami albo półkółeczkami, coś takiego, zobaczcie. Bo jak chcecie, możecie sobie zostawić to tak jak jest, bo też ma to swój urok, zależy też od waszego stylu, więc śmiało jak wolicie. Ja sobie tym razem to fajnie rozmarzę. Niech to się miesza. Może jeszcze tak. O tutaj.
Dobrze. Mamy tutaj taki początek. To będzie właśnie takie, to będą nasze takie zarośla w tle. A teraz pobawimy się trochę więcej kolorem. Do tego koloru tutaj dam żółte, żeby stworzyć po prostu jakiś jasny odcień zieleni. I powiedzmy, że tutaj też zaznaczę, to będzie taka linia, jakby tu będzie gdzieś łąka. Dokładnie tu. Śmiało można troszkę zamalować kotka. Bez problemu. To był tylko tak nasz pierwszy szkic. Okej. I możemy tutaj sobie zamalować wszystko ładnie. Powiedzmy tym kolorem. Teraz powiedzmy wezmę sobie kolor biały i tak lekko go zabarwię na zielono. I też tutaj zaznaczę takie, zobaczcie, przejaśnienia. I tak byle jak, naprawdę. To jest obraz dla początkujących, także początkujących ambitnych oczywiście. Dlatego, że malowanie zwierząt wcale nie jest takie proste. Ponieważ o ile przy drzewach możemy troszkę poszaleć, jak nam wyjdzie coś krzywo, to nic nie szkodzi. O tyle już u zwierząt, jak krzywo namalujemy mordkę, to będzie widać. Dobrze, weźmy sobie tu jeszcze. Dobrze, dodałam sobie jeszcze troszkę koloru białego. Może tu dam, a co? I dalej malujemy sobie. Trzeba patrzeć tylko, żeby zamalować płótno w całości, bo potem będziemy malować szczegóły. Na razie tylko robimy tutaj podkład. Jeżeli chodzi o kolory, to śmiało sobie eksperymentujcie. To nie musi być identyczna proporcja, jaką ja tutaj stosuję. To może być zupełnie inny odcień, naprawdę. Możecie użyć zupełnie innych odcieni zielonego. Nie ten konkretny, chociaż on tutaj się całkiem dobrze sprawia. Ale to zależy od Was jak najbardziej. Tak, dużo koloru białego, żeby tutaj był nieco jaśniejszy ten obrazek. Może jeszcze o więcej tego. I tak musimy to sobie zamalować. Może więcej żółtego, zielonego. Ach, damy jeszcze troszkę ochry. Troszeczkę tu, gdzie nie gdzie. Tutaj. Mieszamy, mieszamy. Dobrze. I teraz, kiedy już mamy tło, tutaj możemy tylko zatrzeć jeszcze granicę, to słuchajcie, zostawiamy to do wyschnięcia. Dajemy odpocząć temu obrazkowi po to, żeby zobaczyć też, jak wygląda ten szkic i poprawić. Bo zobaczcie, tutaj mogą być krzywo namalowane oczy, a tego już później nie poprawimy. Jak sobie zrobimy przerwę i zobaczymy na ten sam obraz troszkę później, to na pewno nam się więcej rzeczy rozjaśni. Poza tym potrzebujemy suchego tła, żeby malować naszego kotka, żeby on nam się nie zrobił zielony. Chyba, że chcemy zielonego kotka, to możemy malować od razu. Ale mój kotek nie będzie zielony, dlatego chwilkę sobie tutaj poczekam. Dobrze, to czekamy, aż płótno wyschnie. Ok, tło troszkę przeschło już, więc możemy przystąpić do dalszego etapu. I teraz tak. Myślę, że każdy z Was, skoro interesujecie się malarstwem,
Widzieliście takie kroki, gdy malarz sobie przygotowuje na palecie kilka odcieni i potem nimi maluje. My pójdziemy zupełnie na łatwiznę i to nie jest sposób rekomendowany przez artystów, ale na pewno ułatwi Wam pracę, również mi. Dlatego tak, zobaczcie, ile zostało nam ochry. Słuchajcie, wypełnimy kotka właśnie tym kolorem. O, od razu mamy próbę generalną, czy wszystko by nam wyschło. Zdaje się, że i tutaj zamalowujemy sobie tego kociaka. Tutaj temu kotkowi damy takie uszka. Troszkę mu poszerzymy tą mordkę, tak żeby tu zmieściło się drugie oko i kawałek, tak samo z tej strony. I zamalowujemy. Zostawiamy tylko, zobaczcie, tutaj trochę miejsca na oczy. A tak wszystko malujemy sobie ochrą. Czyli wiadomo, że nasz kotek będzie rudawy. Tutaj zaznaczmy sobie może jeszcze tak szybką mordkę. Tak, ona będzie szła tak od noska tutaj, niech będzie coś takiego. Tak sobie tu zaznaczymy. Śmiesznie teraz wygląda. Ojej, muszę się dobrze. No śmiesznie wygląda. Nie chyba to zamaluję, ale zapamiętajcie, że to jest mordka. Muszę zamalować, bo aż mnie rozśmiesza ten widok. Okej, już trochę lepiej. Jeżeli nie jesteście w stanie potem odtworzyć tego szkicu, to znaczy wszystko zamalowujemy jedną farbą, dlatego możecie mieć potem problem w znalezieniu tych linii, to po prostu sobie zaznaczcie je tutaj mocniej albo idźcie z ruchem pędzla w ten sposób, a tu idźcie z ruchem pędzla na przykład w ten sposób, żeby sobie zaznaczyć, jeżeli Wam jest ciężko. Ewentualnie możecie na przykład sobie wymieszać tą farbę z jakimś innym odcieniem, żeby sobie jeszcze to zaznaczyć. Więc tutaj powiedzmy, że ja wezmę sobie kolor biały i zobaczcie, tu sobie zaznaczę tak delikatnie, że tutaj faktycznie jest, o, tu faktycznie są jakieś linie, tak delikatnie dosłownie. To nam ułatwi później. To jest niekonieczne oczywiście, jeżeli widzicie te linie, zapamiętacie je, to oczywiście nie trzeba.
mały włos, zapomniałabym o ogonie. No, długi ten ogon. Trochę za długi. Nic nie szkodzi. Zamaluję tutaj jeszcze ten ogon, żeby nie było. Faktycznie on jest troszkę za długi. O, tutaj. Niech będzie. Troszkę krótszy. No. Dzisiaj idziemy na łatwiznę i będziemy używać koloru czarnego do przyciemniania oraz koloru białego do rozjaśniania. Przez to no, może nam troszkę ten obraz stracić na kolorach, więc nie będziemy używać dużo tego odcienia. Okay. Ja sobie ustawiłam tak kamerę, żeby mi nie przeszkadzała teraz, ponieważ będziemy potrzebowali przestrzeni, żeby to wszystko prościutko zrobić. Ja to robię pod kątem, wy to możecie widzieć troszkę pod kątem, ale postaram wam się to wytłumaczyć dobrze, tak żeby to wszystko było dość prosto. I teraz tak, wezmę sobie troszkę koloru czarnego tutaj może na boczek oraz ochrę. Taki ciemniejszy odcień mamy. I teraz ja sobie powolutku, naprawdę powolutku wymaluję taką linię oka. Powiedzmy tu. Zaczynam od takiej kreseczki oraz zakręcam. Ponownie tutaj. Taka odległość. Tu mniej więcej. Zobaczcie. Ok. Tak samo tutaj. Mniej więcej. Zaznaczam sobie, żeby one były mniej więcej prosto. No i mamy. Tutaj namalujemy dół, okrągłe oczka i tutaj okrągłe oczko, tylko żeby to było równo. Teraz patrzymy tak, żeby to oko zmieściło się tu. Czy to jest taka mniej więcej odległość? O, zaznaczam sobie kciukiem. Jest mniej więcej, może nawet troszkę bliżej. Troszeczkę. Dobra. Dobrze, naszemu kiciusiowi zrobimy niebieskie oczka, tak jak u malutkich kotków. Tutaj mam błękit w talo i ja sobie go właśnie wykorzystam. Tutaj na boczku. I teraz zacznę sobie malować gałkę oczną na początku od tutaj krawędzi. Z jednej i z drugiej strony. Ciemniejszym odcieniem malujemy u góry, dlatego że światło jest na górze i tutaj ta górna powieka kotka, ona troszkę przyciemnia tą tęczówkę. A teraz do tego błękitu dodamy biały.
Myślę, że to jest bardzo ładny odcień. Teraz sobie zaczniemy malować dół, tutaj, tutaj. Wymieszamy sobie. No i jakie niebieskie oczka. Teraz tak, jeszcze raz sobie muszę tutaj sprawdzić, czy jest równo. Widzę, że tutaj jedno oczko jest troszkę mniejsze, więc póki możemy, poprawiamy. Później nie będzie odwrotu. Jeszcze troszkę sobie poprawiamy. Tutaj tym ciemniejszym kolorkiem u góry, jaśniejszym na dole. Jeszcze raz troszkę białego. Tutaj. I tu może tak troszkę na środku, czemu by nie. O. Teraz może troszkę leciutko to zblendujemy. Jeszcze taką otoczkę ciemną, raczej troszkę ciemniejszą. Oj, za dużo wody. Ja tutaj troszkę dodaję wody zawsze, żeby mi się lepiej malowało. O. Tutaj tak delikatnie, tak troszkę, troszkę. O. Tylko teraz nie płacz kotku, bo troszkę za dużo dałam wody. Okej, mamy to. No i teraz musimy namalować oczy i teraz albo malujemy kocie, zobaczcie, czyli typowo takie, albo je troszeczkę zaokrąglimy i stworzymy takie oczka, troszkę jak kot ze Shreka, powiedzmy. O, niech będzie. A zróbmy je okrągłe. Tutaj oczywiście kolorem czarnym nie wspomniałam. To jest dość istotne. Chociaż myślę, że to jest akurat widoczne. Tutaj jeszcze wezmę ten jasny niebieski i poprawię, bo tu troszkę za mocno mi to wyszło. Okej. Może tak więcej koloru białego, kapkę tylko niebieskiego. Zobaczcie, jaki jasny ten niebieski. I tutaj tak sobie, tak delikatnie jeszcze rozjaśnię tą tęczówkę tego kiciusia i teraz sobie wezmę więcej białego koloru, tylko z domieszką koloru niebieskiego. O, widzę, że mi się tu zielony nawet wkradł, ale nie szkodzi. Trawa też się przecież odbija. I namalujemy sobie takie punkciki, takie tu. No, także oczka to ma słodkie. Na razie je zostawmy, może będziemy mieć pomysł jeszcze na te oczka. Chociaż może, albo nie, już, już i teraz. Trochę jaśniejszy odcień, jeszcze tak troszeczkę. Dobrze. Wezmę sobie jeszcze tutaj, zobaczcie, tą ochrę i kapkę czarnego, kapeczkę. I tak sobie tutaj tak
Delikatnie jeszcze zamarzę wokół. I słuchajcie, ja jeszcze tak troszeczkę, tak na szybko wezmę kolor zielony i tu jeszcze sobie poprawię ten ogon, zobaczcie, bo tu trochę za bardzo mi jednak przebija to płótno. Jak troszkę widać koloru białego, to nie szkodzi, bo tutaj możemy tutaj to zrzucić na to, że to jest niebo, ale już tutaj to jest przesada i ja to muszę sobie poprawić. Tu, no i jeszcze tam w kilku miejscach. Dobrze. Dodałam troszkę koloru czerwonego. Nie martwcie się, to jest już suche, także nie przejmie koloru. Raczej nie powinno. I teraz mam ten kolor czerwony, dodaję sobie ochrę oraz kolor biały. I zaznaczam sobie nosek i ten nosek będzie, zobaczcie, mniej więcej tutaj. Taka, to jest odległość, jak zobaczcie, taka szerokość oka, ja sobie wymierzę, to jest troszkę mniejsza odległość, a nosek zaczyna się tutaj mniej więcej jak kąciki oczu. I namaluję sobie taki tutaj, zobaczcie, nosek. Teraz wezmę kolor czarny, tu może na bok jakoś. Może tu. Ten kolor wymieszam sobie. Może więcej czerwonego i ochry. Zobaczcie, taki odcień ciemny dosyć i tym odcieniem sobie namalujemy nozdrze. I te nozdrze, one mniej więcej są, zobaczcie tutaj. One tak sobie tutaj, z tej strony i z tej. Spróbujemy to zrobić ładniej. Starsze. No i jeszcze zobaczmy, tak może tu podstawę noska, czemu nie, zaznaczyć. Tutaj też jest takie takie rozdzielenie, tak delikatnie sobie tylko to zaznaczę. Dobrze, podstawa noska ciemniejsza. I tutaj jeszcze nozdrza. Dobra. Wracam do poprzedniego koloru i próbujemy teraz ten nosek naprostować. I teraz wezmę sobie jeszcze raz ten ciemny. Jeszcze raz spróbujemy te nozdrza. O, namalować coś takiego. Jeszcze raz tu podstawa tego noska. Może jeszcze tutaj z jednej i z drugiej strony namalujemy sobie cień. Ok. No i teraz może wezmę sobie kolor biały. I zaznaczę tutaj wypukłości. Tutaj koło nozdrza, taka
z jednej strony wypukłość i z drugiej. I teraz może więcej białego i tu mamy taki mokry nosek. Niech będzie. No dobra. I tutaj wrócimy do wszystkiego, jak będziemy malować sobie sierść. Tym ciemnym odcieniem też namalujemy sobie mordkę. I tutaj powiedzmy pierwszą kreseczkę. Ona nie jest zbyt długa. Zobaczcie, tutaj odcinek ust do nosa jest dosyć króciutki. Podobnie tutaj. Tutaj zaznaczymy sobie delikatnie tą mordkę. To są króciutkie kreseczki. Ok, już powoli to coś wygląda jak kot. Skoro mamy już taki rozrobiony ten kolor różowawy, to weźmiemy go i zaznaczymy tutaj. Na razie zaznaczymy. Teraz możemy przejść do malowania sierści. I ja sobie tak wezmę, zobaczcie, kolor biały i kapkę ochry. To będzie taki jaśniutki odcień. I teraz zaczynamy malować futerko. I zasada jest dosyć prosta. Malujemy zgodnie z kierunkiem układania się sierści. Czyli zobaczcie tu w ten sposób. O, tutaj w ten sposób. Prawda? Tutaj jest taka krótka sierść, więc tutaj malujemy w takie, zobaczcie, króciutkie kreseczki w ten sposób. Ok. Natomiast tu znowu, coś takiego, tu mamy taki wachlarzyk. Tu z kolei, zobaczcie, będzie szło w ten sposób. Mniej więcej tak. Pamiętajcie, że to była mordka, więc tu troszkę inaczej. I malujemy takie na razie kreseczki. Tylko kreseczki. Podobnie tu. I tak będziemy pracować nad futerkiem. Tu idzie w tą stronę. Tutaj idzie mniej więcej tak do góry, tu też. I tutaj już się fajnie to prostuje. Mam nadzieję, że to póki co widać. I podobnie tutaj mordkę możemy troszkę jaśniejszą zrobić, ale też zobaczcie tutaj. Też takie króciutkie włoski. Ta mordka ma tutaj krótką sierść. Jest krótsza, więc takie kreseczki. O, tu. Tak jak się układa futerko. Może trochę więcej koloru białego. Natomiast tu idzie sierść w ten sposób. Tutaj chcę, żebyście widzieli z daleka, jak to wygląda. Na razie mamy całkiem fajny szkic. Jak zamalujecie tutaj tą mordkę, to też nie szkodzi. Ważne, że ona się gdzieś tam przebija przez futerko, to można ją poprawić. Tutaj nosek jeszcze raz, o, sobie poprawimy, żeby było fajnie i prościutko. Dobrze, no i teraz jakieś cechy charakterystyczne oczywiście też trzeba tutaj umieścić. Powiedzmy, że weźmiemy sobie tą ochrę. Ja ją dam tutaj, bo zamierzam troszkę dodać koloru czerwonego i kapkę czarnego, żeby to troszeczkę przyciemnić. I tutaj namalujemy takie pręgi.
Tutaj przeważnie właśnie przy oczach. Tutaj jest tak troszkę ciemniej zwykle. Już to nawet tutaj widać. O, w tym miejscu. I też takie tutaj brewki mają kotki. Tutaj z jednej strony, z drugiej. Tu jak się zaczyna oko. Choć one są, mogą być nierówne oczywiście. Każdy kotek to indywidualność. Tutaj kolejna pręga, zobaczcie, od oka, tak jakbym chciała przedłużyć tutaj. O, powiedzmy, niech będzie. No i tutaj już pełna dowolność, bo możemy tutaj namalować kotkowi, powiedzmy, coś takiego, jakieś pręgi tutaj. Niech będzie. No i mamy tutaj już zaczątek. Wezmę teraz też kolor biały i zaznaczę tutaj też powolutku uszka. Wezmę sobie taki pędzelek szczecinowy. No i sobie właśnie tym pędzelkiem zaznaczę futerko. I teraz tak. Będzie padało słoneczko tutaj na głowę kotka. I tutaj sobie fajnie to zaznaczymy kolorem białym. Tutaj tylko i wyłącznie kolor biały. I tutaj zaznaczamy, słuchajcie, zobaczcie, w ten sposób. Tak jak się układa futerko. Tutaj na uszkach. Tutaj też delikatnie. Tu troszeczkę mniej sierści widać, bo tutaj jest wnętrze ucha. Ale tu już widać jak najbardziej. O. I tutaj tą głowę będziemy rozświetlać mniej więcej do tego momentu. Tak jakby to. Wyobraźcie sobie właśnie tego kotka i kształt jego głowy. Że tutaj do pewnego momentu, tak jakby forma kuli tu jest tak wypukła, a tu już będzie tak bardziej płasko. I tutaj właśnie zaznaczymy sobie, że ten kotek jest tutaj rozświetlony, skąpany w słońcu. Dokładnie. Tutaj też oczywiście tak troszkę śmiało. Wiem, że jest kontrast na razie duży, ale zaufajcie, nie bójcie się. No i to oczywiście jeszcze mniej więcej tu, tutaj już musi się tak sierść powoli kłaść, o, w ten sposób. Dobrze jest mieć właśnie zdjęcie poglądowe i się nim sugerować. Tu już tak troszkę wytracam ten kolor biały z pędzelka. Podobnie jak tutaj też będę tak sobie wytracać powolutku. No i mordka. Tylko tutaj mordkę może, bo ta mordka jest wypukła i ona nie będzie tak prześwietlona, więc trochę dodaję ochry. I tą mordkę tutaj jeszcze sobie zaznaczam. O. Może trochę więcej koloru białego. Troszkę ciemniejszym odcieniem sobie zaznaczę tu, bo tutaj oczywiście pod ustami będzie cień. O, dokładnie tu. Tak samo tutaj, zobaczcie.
pod okiem, tutaj w tym momencie, w tym miejscu. Tutaj sobie też zaznaczymy tą wypukłość tego noska. On jest mniej więcej tutaj tak wypukły, prawda? Więc tutaj sobie to zaznaczymy, żeby kotek wyszedł bardziej realistycznie. Ciemniejszym odcieniem. No i ładnie. Teraz może tak kolor biały razem z ochrą. Niech będzie. Tutaj taki kolor przejściowy. O, coś takiego. Spróbujmy stworzyć coś takiego, żeby te dwa kolory, czyli ten kolor biały i ten kolor przejściowy, żeby to się tam fajnie wymieszało. To jest tylko kolor biały i ochra, nic więcej. Znowu biały i ochra. Może troszkę więcej sierści. Się skrada kotek. Dobrze, to teraz tak. Tutaj pamiętamy, że mieliśmy ciałko i ciałko, czyli tu było ta łapa pierwsza i tutaj była łapa, a tutaj z kolei ciałko, więc tutaj też sobie przygasimy tak kolor, powiedzmy też ochrą. I tutaj tak sobie właśnie zaznaczymy, ale już taką bardziej plamą, bo to jest dalej, czyli tutaj już nie zwracamy uwagi tak za bardzo na fakturę. Tutaj bardziej musi być widoczne włosie, nad nim też będziemy pracować pędzelkiem do szczegółów, żeby nie było tak łatwo. Mówiłam, że to jest dla ambitnych. I tutaj też z drugiej strony zaznaczymy sobie. Z kolei tu wezmę sobie bardzo dużo koloru białego i zaznaczę tutaj tą sierść, gdzie się zagina od łapki. Tak kolorem białym tu się ładnie odbija światło. Myślę, że tutaj w sumie też można tak delikatnie, tak na wytracenie pędzla namalować coś takiego. I tutaj to samo. Tutaj tak, z łapki, coś takiego. No i tu oczywiście też mamy łapkę. No i nie można zapomnieć o ogonie, też skoro już maluję na jasno, to tutaj zaznaczę taki prześwietlony ogonek. Tutaj wokół. Może troszkę jeszcze więcej ochry. Troszkę to rozmieszam. Zrobimy takie przejście. O! No i ciekawy ten ogonek. Może troszkę przyciemnię go na środku. Delikatnie. Tym kolorem tutaj. No i mamy. Wezmę znowu ochrę, kolor czerwony i kolor czarny, żeby znowu to troszkę przyciemnić. Może teraz trochę więcej ochry i czarnego niż tego czerwonego. Zobaczmy. Nie, zdecydowanie więcej ochry. No i tutaj sobie zaznaczymy pod brudką cień. Czy on nie będzie za ciemny? To się okaże. Zobaczmy tu. No i oczywiście tutaj łapka zaznaczamy.
Tutaj wezmę sobie kolor białej ochry znowu i sobie też tutaj rozmarzę. Może więcej ochry. Ochra, kolor biały. Okej, okay. Skrada się kotek niemiłosiernie. Tu trochę przyciemnimy też, bo tu będzie oczywiście troszkę cienia również. I może tym kolorem jeszcze zaznaczę te pręgi różne, tu powiedzmy tutaj, może tu, 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 a może jeszcze tak dwie pręgi tu i tu. Czemu by nie? Niech będą. Ale wściekły ten kotek teraz. No dobrze. No. Trochę przyciemnie jeszcze. Jak widzicie, trochę żmudna ta praca, ale już mamy bardzo dużo zrobione. O, a jeszcze właśnie możemy zrobić pręgi przecież na ogonie. Takie hop, hop, hop. Takie kilka. Co nie? I starczy. Nie będziemy dalej robić. Wróćmy do jakiegoś nie za dużego pędzelka, powiedzmy takiego. I jeszcze sobie powiedzmy zaznaczmy teraz na przykład robię to samą ochrą jeszcze takie odcienie sierści tu, oj ale zamazałam oczko, a takie ładne było, nie szkodzi, naprawimy, wszystko się da naprawić. Także malujemy tak jakby się nam tutaj układała sierść, tutaj tak troszeczkę, zobaczcie, krótsza. No i tu, tu też taka króciutka, a tu już taka dłuższa, dłuższe pociągnięcia pędzelkiem. Tutaj z kolei również dłuższe. I po prostu wprawiamy tutaj pędzel w ruch, żeby ożywić tego kotka na tym obrazie. Teraz wezmę sobie troszkę jaśniejszy odcień i tutaj jeszcze zaznaczę mordkę, albo nawet, słuchajcie, tak prawie, że kolorem białym. Tutaj tą mordkę zaznaczę z jednej i z drugiej strony. I może tu tak delikatnie. Jeszcze mam tutaj kolor biały. Jeszcze sobie tak tu zaznaczę. Im dłużej będziecie pracować nad tą sierścią, tym kotek będzie ładniejszy. O, teraz mamy wściekłego kotka. Tak mi się zamazało. Już. O, już jest spokojniejszy. Dobra, teraz może znowu ochra, zobaczcie. No. Może znowu łapka. Niech ona tam sobie błyszczy w tym słońcu. Ładnie się skrada ten kotek. Dobrze. No i jeszcze
Tutaj może więcej, tak żeby tu było faktycznie więcej światła. I tutaj, jak mówię, klucz do tego, żeby malować tak, jak się układa sierść u kotka naturalnie. Także jeżeli macie kota, to poproście go, żeby wam, żeby usiadł i był waszym modelem. Oczywiście żartuję. Możecie wykorzystać jakieś zdjęcie. Zdjęcie wam nie ucieknie. Tutaj jest też taka, powiedzmy, taka problematyczna strefa, bo tutaj sierść się układa różnie, w różne strony, ale postaramy się to jakoś to fajnie zrobić. Tutaj maluję takimi tak półokręgami. Myślę, że tak będzie dobrze. No a tu wiadomo. Zaznaczamy. Oj! Troszkę mi się nabrało koloru niebieskiego, niechcący. Zaraz, wypłukaliśmy pędzelek. Może mu tą mordkę troszkę skrócimy, tak sobie myślę. Mniej więcej tu, a tutaj weźmiemy sobie ciemniejszy odcień. O, zdecydowanie powinno być lepiej. Troszkę skrócimy mu tą mordkę. Tak mi się wydaje. Weźmy sobie jakiś pędzel do szczegółów. Ja mam taką samoróbkę i ona mi się sprawdza, także na razie nie zmieniam. Chociaż mam pędzel do szczegółów oryginalnych, to nie ma to jak samoróbka. Dobrze, zaznaczmy sobie tutaj pyszczek. Tutaj ciemnym odcieniem, tutaj po prostu sobie mieszam z tym taki kolor czarny, ale to może być inny odcień, byle żeby ciemniejszy, żeby tą mordkę zaznaczyć. Rozcieńczę sobie pędzel jeszcze. Okej. Prawie troszkę nozdrza. No i wypłuczę troszkę pędzelek i trochę koloru białego i niebieskiego i tutaj poprawimy jeszcze to, co mi się zepsuło. Od razu trochę więcej jasnego odcienia. O, i te oczy nabierają głębi. No, no to teraz bawimy się pędzelkiem do szczegółów. Ja wiem, brzmi to strasznie, ale tak nie będzie, dlatego że malujemy tutaj naprawdę już takie kreseczki, żeby to tylko zaznaczyć jeszcze. I teraz sobie uświadomiłam, że nie mamy wąsów. Musimy namalować wąsy nawet jeszcze.
Tutaj. Śmiało. Tym pędzelkiem do szczegółów naprawdę nie musimy nie wiadomo ile malować, żeby tutaj było taka iluzja sierści. Znaczy im więcej to może być bardziej realistyczne, ale komu by się chciało tyle siedzieć przy obrazie? Ale śmiało, oczywiście, jak ktoś chce, czemu nie? Ja nie zniechęcam. Tu oczywiście. Może jeszcze tak delikatnie tutaj, to już nie jest kolor biały, to jest taki pośredni. Ja jeszcze tak sobie tutaj delikatnie coś namaluję. O. Tak, żeby jeszcze to uwypuklić. Zobaczcie, tu mamy ciemniejszy, tu będziemy mieć jaśniejszy, to jeszcze bardziej to nam się wyda, że ten nosek jest ku przodowi. Kreseczki na ciałku. To jest akurat taki kolor pośredni. Zobaczcie, trochę ochry, trochę białego. Trochę więcej może tak samej ochry i też. Może tak jeszcze zaznaczę łapki, też one będą przykryte. O, takie kreseczki, zobaczcie, ale one będą przykryte trawą. No ale w razie czego to zaznaczymy. Niech będzie. Żeby nie było, że zabrałam kotkowi pazurki. No. No i może jeszcze. Więcej ochry z tym kolorem. I jeszcze zaznaczę te znaki szczególne kotka. Rozdzielimy trochę ten pyszczek. Takiego i delikatnie jeszcze jaśniejszym kolorem tutaj.
Nafroszymy mu troszkę ogon. Zawiniemy też mu troszkę to ucho tu. Będzie troszkę lepiej wyglądać. Tak samo tu też troszkę zawiniemy to uszko. Delikatnie. No i może tutaj taką ochrą zgaszoną kolorem białym. Coś tam jeszcze. Te ciałko z tyłu. Dobrze. Zanim skończymy, wezmę jeszcze tutaj kolor biały, kapkę czerwonego i ochrę. Taki kolor różowy, może więcej białego. I jeszcze tak sobie zaznaczymy tutaj te uszka różowe, może troszkę więcej czerwonego i białego. Tak delikatnie. O, można to zrobić wcześniej, będzie chyba jeszcze lepiej. Może jeszcze tak nosek. No. Wezmę jeszcze kolor biały. Jeszcze bardziej rozjaśnię ten czubek głowy. Tak, dość długo można się bawić. Jak ktoś chce, to niech się bawi dalej. Ja już sobie chyba powoli będę kończyć, bo myślę, że taki styl też nie jest taki do końca zły. Taki kotek niedokończony jakby może być. Dobrze. No to teraz tutaj jeszcze zaznaczmy, bo tu jest mordka, prawda? O. Tutaj. Zaznaczymy. No i gwóźdź programu. Bierzemy kolor biały. Rozcieńczamy troszkę z wodą, żeby nam się zrobiła fajna linia cienka. Jeszcze troszkę.
Namalujemy wąsiska. Możemy się teraz odsunąć i zobaczyć, czy wszystko jest prosto, albo co jeszcze można poprawić. Ja tutaj już widzę, że pyszczek mogę poprawić nieco, czyli tu trochę wydłużyć. Niech będzie. No i teraz przejdźmy do malowania trawy. Tak, bo jeszcze nie skończyliśmy. O, nie ma jeszcze końca. Mamy tutaj z powrotem ten kolor zielony. Weźmiemy trochę żółtego. Może trochę za ciemny. Wezmę biały. O, coś takiego. I tutaj zacznę zaznaczać, a nie, jednak więcej zielonego. Tutaj zacznę zaznaczać tą taką trawę. Więcej może żółtego. I tutaj tą trawę zaznaczamy właśnie tu z przodu. Na razie takim pędzelkiem, zobaczcie. Zwyczajnym sobie zaznaczam. Teraz może tym kolorem troszkę o, w różne strony. O, coś takiego. Może więcej koloru żółtego teraz i niech będzie tak. A tutaj powiedzmy za kotkiem. Takie troszkę mniejsze i takie już bardziej blade, rozumiecie, żeby to powoli wytracić ten kontrast, tak żeby sprawić wrażenie, że to nam się oddala. Będzie tak gęsto i takie jaśniejsze, może trochę więcej białego, biały, żółty, o. I to nam się tutaj już chowa. Tam wiadomo, że jest trawa, ale już nie taka wyraźna. No. No a tutaj musimy się postarać. I malujemy tą trawę. Różnymi kolorami, tak jak tu malowaliśmy. Pewnie pamiętacie. O. Przykryło łapkę, tak jak miało być. Może teraz ten kolor. A co? No i malujemy. Żółty niech będzie. Tutaj może tak okotka się. O. Niech będzie. Może tutaj też takie jedno wysokie źdźbło. Nie za dużo, bo kotek połamał jak szedł. Tak sobie to będę tłumaczyć. Troszkę ciemniejsze, bo tutaj też trochę cienia wpadnie. Kotek nam to też troszkę zacieni.
Okej, okay, może teraz kolor biały. Im dalej, to tym krótsze, może takie gęstsze i mniej wyraźne. Im bliżej, tym dłuższe. Różne odcienie, słuchajcie. Wezmę jeszcze sobie pędzelek do szczegółów i te bliższe tutaj trawki trochę wyostrzę sobie. Obraz jak najbardziej można już zakończyć, ale jak mówiłam, ten obraz konkretny jest dla ambitnych, dlatego nie poprzestaniemy tutaj. Kto chce, to oczywiście może tutaj zakończyć malowanie, ale my tutaj jeszcze coś sobie zdziałamy. Pomyślałam o tym, że namalujemy sobie stokrotki i teraz wezmę sobie kolor biały. Tutaj jest leciutka domieszka ochry, ale dosłownie leciutka i zaznaczę sobie tutaj taką stokrotkę. Może zobaczmy tutaj tak bardziej kryjąco. Takie płatki sobie namaluję. Coś takiego. Bardziej kryjąco.
I tak samo może tutaj. Odłożę. Tutaj mamy może taką, zobaczcie, stokrotkę. Taką bardziej rozłożoną. W ten sposób tutaj będzie środeczek. O. Niech będzie. Tutaj może taką bardziej zamkniętą. O, w ten sposób. Niech będzie. Tu znowu. Na razie takie płatki, jakby gwiazdki. I może jeszcze tu taką reprezentatywną, ładną. O. Także ta nam musi ładnie wyjść. No i tutaj może tak z daleka jeszcze coś tam jest, ale już takie, zobaczcie, malutkie. Takie maleństwa tam. Coś gdzieś tam jest, prawda? Dobrze, może. A jeszcze tu. I tu. Starczy? Jak myślicie? Dobra, na razie starczy. Przyciemnimy je troszkę. Weźmiemy tak kolor niebieski, kapkę tutaj. Kapkę czarnego, kapeczkę. I mamy taki odcień szarawy. I tym szarawym odcieniem sobie zrobimy cień. Może wezmę sobie troszkę mniejszy pędzelek. Okej, jeszcze raz trochę niebieskiego. O, trochę ochry też mi się tutaj wbiło, nie szkodzi. Robimy taki szarawy odcień, trochę czarnego, trochę niebieskiego, ale nadal to jest jasny odcień. I delikatnie sobie tutaj dajemy cień, rzucamy tak na te kwiaty. Tutaj zobaczcie tak. Z jednej strony, tak jakby słońce pada z góry, więc pod płatkami właśnie z tych stron będą cienie. Niedużo, nie przejmujemy się zbytnio, bo kotek jest naszym głównym modelem, więc nie przejmujemy się za bardzo tymi stokrotkami, ale możemy je tak delikatnie jeszcze przyciemnić. No niech będzie. Coś takiego. Wezmę jeszcze kolor biały i poprawię jeszcze brzegi. Niech będzie tu. Nic specjalnego. Zobaczcie, takie ślady pędzla są widoczne, ale nic nie szkodzi. Okej. Okay. No i teraz kolor żółty, powiedzmy, ale dodałabym troszkę ochry do tego koloru żółtego, żeby tak bardziej to wyglądało właśnie tak kwiatowo. Dobrze. No i zacznijmy sobie tu. Tu będzie taki wypukły, o, zobaczcie. Coś takiego. Tutaj będzie taki, tu może tak lekko przechylony, niech będzie. No i tu może w tą stronę nastawiony.
Teraz bierzemy troszkę koloru czerwonego. Trochę może czarnego znowu. I mamy taki cień. I tym cieniem tutaj pod spodem, oj, zaznaczamy wypukłość. Może trochę więcej koloru żółtego. Może tu jeszcze tak delikatnie. O, coś tutaj. Okej. Tutaj pamiętajmy, stokrotki nie są na pierwszym planie, więc tutaj możemy je potraktować po macoszemu. Nie muszą być idealne, ale jak ktoś chce, to niech się bawi śmiało. Może tak jeszcze dodam parę płatków, żeby one troszkę ładniej wyglądały, delikatnie, ładnie. Niech będą też ozdobą tego obrazu. No, jest kilka stokrotek. Mamy na szczęście trochę koloru zielonego, więc możemy tutaj pomalować sobie łodyżki. Ciemny. Nie do końca, tylko trochę te łodygi się gubią w trawie. O, tu nawet się namalowała sama łodyżka. No, może tutaj taki jeszcze jakby pączek. O. Taki liść. Też nie za specjalnie się przejmuje, jak widzicie. Coś takiego. Cyk, 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 zygzaczek. A co? Zygzaczek. Tu też, o. Ewentualnie jeszcze możemy wziąć sobie zielony z białym. O. Może trochę tego koloru, ale ogólnie coś takiego. I możemy jeszcze trochę zepsuć te kwiaty. Zepsuć to znaczy zamalować takie jeszcze taką trawą. No.
No i mamy tutaj stokrotki. Wiecie co? Skoro już tyle czasu poświęciliśmy, i ja wiem, że ten filmik będzie bardzo długi, ale co tam? Zrobimy tak. Weźmiemy jeszcze ten kolor czerwony, weźmiemy powiedzmy niebieski. O, może taki. Fajny ten kolor. Trochę więcej niebieskiego. Coś takiego. Może więcej czerwonego. Ciekawy odcień. I ja jeszcze tak, gdzie nigdzie tutaj. Tak, zobaczcie, pędzlem ze Szczecinką. Nie wiem, co to są za kwiaty, ale ja sobie tutaj tak namaluję. Może wykorzystam takie łodygi, które już istnieją, to wtedy nie będę musiała nic domalowywać. Nie mam pojęcia, co to są za kwiaty, ale możemy udawać, że takie istnieją. Gdzieś tam też, o, delikatnie, zobaczcie, tak ledwo przyciskam, ale że tutaj też gdzieś tam są. Dobra, i teraz kolor biały i czerwony niech będzie. No i tak jeszcze takie rozjaśnienia. Dobra, coś tam jest. No i jeszcze wezmę sobie kolor żółty. I też takie jakieś drobne kwiatuszki dodam. Tutaj już mi się nie chce malować do tego łodyg, to trudno, chyba trzeba będzie. Powiedzmy, że to jest jakiś tam dziurawiec, powiedzmy. On ma takie drobne kwiatuszki żółte. Z daleka nikt się nie szczai, że to co innego jest. Możemy powiedzieć, że to jest dziurawiec. Zobaczcie, ja tylko sobie tak przyklepuję tam, gdzie mi się podoba. Niech będzie, że ja sobie tutaj dodam parę łodyżek. No. To co, podpisujemy? Obraz jest już gotowy. Jak już mówiłam, no to jest projekt dla kogoś ambitnego i teraz tak. Jeszcze na wszelki wypadek, słuchajcie, tutaj coś wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest pewna odległość. Tutaj mamy połowę, czyli na wysokości oczu. Zobaczcie, mniej więcej jest połowa. Długość oka tu wchodzi mniej więcej tu. Jest taka sama jak tutaj. Oko też się mieści po jednej, po drugiej stronie. A tutaj już potem z boku wystaje sierść, także patrzmy na te proporcje. Jeszcze raz mamy takie spłaszczone koło,
po środku linia oczu. Zobaczcie, tutaj też nos. Jak mamy odległość oka, to tutaj zobaczcie, no nie jest taka sama, jest troszeczkę krótsza. Zwróćcie na to uwagę, zobaczcie, o, długość oczu. O, mniej więcej linia nozdrzy. Na to zwracajcie uwagę, jak będziecie malować. Możecie się kierować jakimś zdjęciem. Pokazuję Wam to jeszcze raz, bo to jest naprawdę ambitny projekt. Powodzenia w malowaniu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. To wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Cześć.